przed chwilą, że na galerii jeżdżą na parkingu samochody. Mówiłam. Idziemy, chodź. Max, pi. Chcesz pić? Tak, pi. Odsunął mnie bliżej, bo chyba tak nie dojdzie. Udało się. Chcesz jeszcze piciu, czy wylewamy? No. Max, jeszcze pijesz? Chcesz pić jeszcze? Otworzę. Chyba na pewno nie chcę. Wylewamy. Chcesz piciu, czy nie? Chcesz? No chcesz, Maxio? Chcesz? Chcesz? Piciu, chcesz? Jeszcze? Nie, nie chcesz. Dobrze, to wylewam, po co ale... Tak, po co? No bo tak piku sobie wyleje z tym rotem, mam. Do butelki. Nie! No to tu pod słupek wylewam. Dobrze, wylewam pod słupek. Max, no. Żegnaj! Max, siadaj. Dureńsko wodo. Ale my chcemy iść na sam. Tak. Witamy was w serwisu pełnym pogody ducha na żywo. Jak tak, teraz nadajemy na żywo z Bimbabusu, który właściwie ma odsunięty dach. Teraz czas na prognozę pogody ducha. A więc tak, dzisiaj może trochę popadać, za chwilę będzie ulewny deszcz. Tak, właściwie teraz jak pani Laura powiedziała, szanuję jej stanie i teraz mogę powiedzieć coś bardzo ważnego. Uwaga, że dzisiaj pogoda od rana bardzo nam dobrze śpiła. Teraz jest lekkie zachmurzenie nad Poznaniem, całą Wielkopolską. A niestety bardzo już takie, już za chwilę zaczyna się rok szkolny, ale wiesz, jest bardzo, mam dla was dobrą, zróbmy to już. Dobra jest taka, że do jutra pogoda będzie w stanie optymalnym, ale zła jest taka, z powodu niezwłocznych wykrywań systemowych pogody, niestety
Za chwilę ma padać, to nie będzie dobra pogoda na ostatnią wakacyjną trasę dwójki. A więc niestety będzie padać, ale my z Kacprem Ale to będzie taki lekki deszcz. Tak, i taki kwaśny jak w zeszły piątek. Mamy plan, pewnie nie będzie padać tam, gdzie chcemy rozkładać chyba. A więc będziemy rozkładać. Chcę Państwa dalej jeszcze? Będziemy rozkładać nasze stragany z pomiarkami polskimi. No a teraz zapraszamy panią Jagodę tutaj na... To jest ekspert od pogody. Tak, ekspert od pogody. Pani ekspercie, jaka będzie jutro pogoda, jak pani myśli? Myślę, że będzie taka sama jak dzisiaj. Okej, a więc nie będzie jakiejś doskonałej, a więc widzimy się w kolejnej prognozie pogody ducha. Do zobaczenia.